Honda, szybsza niż wygląda. Sprzęcik tam kolegi z okolic, ostatnio na filmie był. Taki przeglądzik, tylko zaworki do sprawdzenia, luzy, znaczy się i rozrząd, bo tam jeszcze nie było zaglądane podobno. No a jak to u mnie z reguły wychodzi z tymi kładami, jak już tylko jakiś przegląd, to z reguły jeszcze coś wyjdzie. Ale może nie tym razem, no Honda w końcu. Zobaczymy jak to tam będzie wyglądało. Na razie tylko bak rzuciłem siedzenie i tu taka osłona plastikowa przychodzi. Tak powiem mniej więcej jakie luzy i co i jak. A co tam więcej z garażu. Trochę sprzętów mi ubyło już. Dwie maszynki do generalki KXF. Już silniczek wyczyszczony, nowe łożyska siedzą niektóre, na niektóre jeszcze czekam. Myślę, że będzie na kanale jakaś tam rozbierania raczej nie będzie, ale składanie może nagramy sobie, bo rozbierania nie nagrałem, bo tak na szybko wtedy dużo sprzętów miałem, a to wiadomo, czas zajmuje też nagrywanie. I jeszcze tu taki SXF250, tam moja bestia, jako jedyna sprawna, wiadomo. SXF, też tu chyba nie będę nic z niego nagrywał, bo co tu pierdoły, rozrząd był do wymiany, łańcuszek nowy siedzi i już bym mógł sobie tu zamykać, składać, ale czekam na nowy napinacz, bo tu był jeszcze oryginalny. Jak wiadomo, z nimi to różnie jest. Zamówiłem tego Dirt Tricka, to znaczy zamówiłem, no kupiłem u siebie w sklepie. Jakby ktoś taki napinacz chciał, to na Shopa MX też możecie kupić. No i cenka też będzie niższa na pewno. Myślę około 450 zł u mnie dostaniecie go. Także warto sobie pomyśleć wcześniej, bo ten już tak nie dopinał jak trzeba. Dobra, kamera na łeb i bierzemy się za tego. Także odkręcamy. O kurde. Ciekawe co tu wyjdzie, czy rozrząd też czy nie, jak obstawiacie. Zaraz będziemy wiedzieć, tylko te kabelki mnie tu jeszcze denerwują, to znaczy linki. Hops. Coś tu się pokazało. Coś tu jest na pewno. Na pewno rozrząd jest. Łańcuch. Nie wiadomo. Wyjdzie w pranie. Tylko jak to tu było z tym rozrządem, pany? Tu jest kreska. A nie, dobra, są dwie kreski, to już wiem. A i tu jest chyba jeszcze ten dekompresator. Jak pamiętam, na nim też miał być jakiś luz i muszę chyba iść zobaczyć jaki. A może mam w telefonie. O jest, 15. A, gitarka. Ogólnie na zaworkach mamy mieć 16. Sący, wydech 28. I tu ten kompresator 15, pokazuje serwisówka. I tu tak może być, ale na wydechu to nie będzie 28. Dobra, ale zobaczymy sący pierw. 6, 10. Dziesiątka wchodzi. No i tu nie wchodzi. Czyli już będzie dupa. No 6 wchodzi. Teraz dziewiątka. No i tak w sam raz wchodzi. Tu to lżej dużo, ale tu tak na styk wchodzi. To tu byśmy powiedzieli, że na lewym sącym mamy 9. To idziemy wyżej. 13. No tu już nie może wejść, a tu? To jest ciężko. No tu nie wchodzi 13, a 9 wchodziło lekko bardzo. Coś pomiędzy. No też tak lekko, 10. Koło 11 tu by było na prawym. 11, 12 nawet bym powiedział, bo tak lekko. No to tu tak jakby by mogło zostać, ale ten lewy jest za ciasno. Zobaczymy wydech. 20, zobaczymy na wydechu. Nawet wchodzi. I tu też nawet wchodzi. Wyglądało to na mniejsze, także może źle nie będzie. I 28 ma być.
Też wchodzi. No i tu już ciężko, ale wchodzi. No 25. To nawet bym je trochę ciaśniej zostawił, bo 25 już tak ciasnawo wchodzi. No czyli tu jest git, bo one takie powinny być. Troszkę ciaśniej lepiej, bo już 28 to trochę luzu mamy. A tu mamy ile na tym dekompresatorze? 28 nie wejdzie. 15. 15 wchodzi. 23. 23 nie wchodzi. A ile to mówiłem, że ma być? 17. Plus minus 3 też 2. Damy 20. O, ciasno wchodzi 20. No to tu jest też idealnie. Tych wydechów nie ma co ruszać. Jedynie jakbyśmy chcieli, to ten jeden sący poprawić. Ten lewy, co teraz patrzę, bo 10 nie wchodzi. To ma koło 9-8 mówiłem. Można by było go troszkę zwiększyć. No dobra, to co? Rozrządzik patrzymy, nie? To już tu zaraz wyjdzie może. O kurde, jak wszystko ciężko idzie. Chyba dawno nie było odkręcane. Dobra, czarodziejska kulo, powiedz mi. O kurde, daleko wyskoczył. Coś go tu jest na pewno. Ale on jest długi w ogóle tu w tym. Widzieliście tam w Suzuki, to kawałeczek taki był. No kurde. Polata jeszcze. Sezon może polata, ale jeszcze zobaczymy, czy się gdzieś nie zaciera. Bo i tak w sumie muszę jeden wałek zrzucić. To będziemy przynajmniej widzieć, czy te ogniwka są ok. Dobra, lecimy dalej. Kiedyś ktoś się czepiał, że ściągam z majstra, z genetyki blachy do ciasta. Ktoś w komentarzu pod filmem pisał. No kurwa, racja, no. Te same blachy co majster. Nie, co z tym zrobić teraz? Muszę sobie jakieś inne chyba kupić. Bo tak nie może być. A jakby tego jeszcze mało było, to ten sam silikon co majster. To już w ogóle jest, nie? A mają ludzie pomysły kurna w tych internetach. To samo, oglądam majstra, mam blachy od majstra. Życie, no. Musicie się z tym pogodzić. Zresztą przy remontach nieraz mu tam wysyłam różne części. Teraz Kawasaki wał poszedł, głowica poszła. Już nie jedna. Złego słowa nie powiem. Wszystko jest luks, zawsze zrobione. Tylko bym sobie musiał rozrządzić chyba jakoś. A tu nie chciało chyba to kółko zejść bez odkręcenia tego koła. Znaczy rozrząd nie chciał zejść bez ściągnięcia kółka z wałka. To są dwie śruby. Ajajajajaj. Coś mi się przypomina ze szwagra TRX-em. No i tak sobie zrobimy też. Później tylko byśmy sobie wałek dopasowali pod to, nie? O właśnie. A jak nawet się coś przestawi, to i tak będę sprawdzał i tak, ale dla świętego spokoju. A
i jedna płytka wypadła, ale druga jest, czyli to będzie ta. O kurde, ale cieniutka. O kurde. To mamy lewa. I mikrometr sobie weźmiemy. Dobra, zobaczymy. No ponad 2 ma wydech. No ale dobra, nie wydech. O słońce mi chodzi głównie. No, 1,5. No to i tak, myślałem, że mniejsze. Tak wyglądają, tyle że one są szerokie i może tak mi się wydaje. No niecałe 1,5 nawet. No ale to jest chyba, myślę, że już serwis limit. Zobaczymy, czy w ogóle mam takie cienkie. To są nie te. To by były te chyba, 10. Od 3,20 do 1,80. Także 1,50 na sących, aby pasowało dać 5,45 na ten jeden. No nic, idę zobaczyć do serwisówki, bo muszę sobie zobaczyć, jakie tu mają być na kole siły do kręcenia na tym kółku, bo tu to sobie gdzieś tam spisywałem, ale to dopiero wam powiem, jak sobie sprawdzę i będziemy składać, bo chyba nie będziemy tego robić, chociaż zaraz się okaże. Dobra, lecę i za chwilę się włączam. No i dobra, przyszły mi płyteczki. Jak to było teraz? To mieliśmy do poprawy ten lewy zawór, tak? I tu sobie damy 5 cięższą. Ta miała 1,50, to damy sobie 1,45. O. No i jest 1,45. Idealnie wręcz bym powiedział. 45-46. No i dobra, ale już takie pozapadane widać, tu wystają, a tu już są na równo. Ta nawet schowana w dołku trochę. To co, składamy, nie? Pierw sobie złapiemy te mostki, a później sobie będziemy kółko ustawiać. I tu mamy, zaraz wam powiem ile. Jakby ktoś był zainteresowany, to 14 Nm, a na tym kółku 20. O, i przyszły mi łożyska na skrzynie z Kawasaki, kurwa, drogie wciul. Ale mamy jakieś uszczelniacze, takie trudno co były dostępne, żebym nie musiał szukać. Spinki. Gdzie ja mam przeduszkę? O, dobra, nie trzeba. 14. I wcześniej mieliśmy 0,9 na lewym. Zaraz zobaczymy teraz. To damy 10 przykładowo. 10 bardzo lekko wchodzi. Wcześniej 9 miała problem. 13. No 13 już ciężko. Ale wchodzi. Tylko mam pogięty trochę ten listek. No to około 13 będzie, więc git, bo wiadomo, idealnie co do setki to też tak ciężko się wstrzelić. No i to tyle chyba, więcej tu nic nie będziemy robić. Właściciel jeszcze trochę pojeździ, mówił. Także teraz kółeczko sobie złapiemy i teoretycznie wałek jak ustawimy pod kółko, to rozrząd powinien być dobrze, bo no bo nie kręciłem nim, nie? O. Ale jeszcze sobie sprawdzimy, czy znaki się zgadzają dla świętego spokoju. A tu chyba była kreska. Normalnie z tamtej strony są znaki. Z tego co wiem, to tu też można sobie zobaczyć. Ale tak też powinno być dobrze. Kreska jest. I tu jak napinacz sobie wsadzimy, to mamy
kreski równo z płaszczyzną głowicy. Teraz teoretycznie byśmy mogli sobie to dokręcić tak jak ma być, czyli na 20. Także co, kółeczko dokręcamy sobie na 20, ja sobie to poskręcam, założę napinacz i zobaczymy, czy wszystko jest ustawione. No i dobra, możemy założyć napinacz. Uszczelka zostaje stara. Skręcamy go. Blokujemy. No i co, zakładamy skręconego. To były dwie śrubki. Nie za mocno, żeby nie obrobić. No i luzujemy. Będzie widać, czy nie będzie widać? Teraz jest o, napinacz, cyk, odblokowujemy. O, i już jest napięty łańcuszek. No i dobra, tyle. Zaworki ustawione. Wiadomo co i jak. Dużo roboty nie było, chociaż no z tymi płytkami to już cieniutkie są. Założę sobie pokrywę i złożę mniej więcej do kupy i zobaczymy, czy pali maszyna, nic się nie zmieniło. No i hop, poskładany. Honda jeszcze postanowiła zastrajkować i z przelewu leciało paliwko, jak odkręciłem. Już sobie wszystko fajnie poskręcałem i znowu musiałem rozbierać. No niestety takie uroki. Coś tam może wpadło do gaźnika i przyblokowało. Także palimy sobie teraz, zobaczymy jak zagada. Niestety to tak bywa nieraz. Gada, zimna to jeszcze gaśnie. Jadę się przejechać, zobaczyć czy nie ma jakichś przypadkiem wycieków. No i w sumie to oddaję sprzęt, nie leci paliwko teraz. No tak to bywa z tą robotą nieraz, także tego odbiera, a ja się będę brał za SXF-a. Znaczy w sumie to już go zrobiłem, tylko jeszcze tu pompa wody, obudowa, już tą stronę mam poskładaną. Jest nowy napinacz, nowy rozrząd, znaczy łańcuszek i napinacz tego Dirtrika. Także sobie zaraz olejem chyba już go zalewałem. Odpalimy sobie, od wczoraj tak stał, nic nie cieknie. I zobaczymy, czy wszystko git. No i jeszcze będzie trzeba szukać, dlaczego nie ma ładowania. Ale to chyba z tego nie będę robił odcinku. Więc w tym odcinku tylko TRX. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Narka.